czasy i dzisiaj warto ludziom przypominać, że to ta wiadomość rzeczywiście brzmi sensacyjnie, ale dla kogoś, kto się interesował polityką i interesuje, to bardzo dobrze wie, że to mniej więcej tak wyglądało za czasów Tuska, że no my tutaj umorzymy długi Gazpromowi, a Putin sobie będzie zaśpiewa sobie w Zielonej Górze, niech buduje sobie pozytywny wizerunek. Ukraina to tam to przeszkadza, no zresztą to przecież Putin nikomu innemu, a Tuskowi według Sikorskiego bynajmniej miał złożyć propozycję podziału Ukrainy, no to plus oczywiście polskie PKW szkolące się w Moskwie, plus gaz chyba najdroższy w Europie, który rząd Platformy akurat tak podpisywał z Putinem i z Rosją. I to wszystko składa się rzeczywiście na to, że jeszcze tylko brakowało tego, żeby Putin przyjechał do Polski i jeszcze zaśpiewał obok tych naszych